Dados i Jabłoński po 14 punktów. Ferjan 12, Pedersen 11, potem 9 ma Lenam, to jest bardzo dobry wynik Lenama, potem Nichols 8, Richardson także 8 i Damian Baliński 7 punktów. No i chcę się powiedzieć, gdyby nie ten defekt, to byłoby tych punktów no więcej. Damian Baliński miał odrobinę pecha, skarży się na obecność naszego operatora i kamery tuż przed startem. Krzysztof Jabłoński, mam nadzieję, że nie pokrzyżuje mu to planów związanych z występem w tym biegu, ale no cóż, chcemy Państwu pokazać jak najbliżej zawodników, żeby mogli Państwo przeżywać przed swoimi telewizorami te emocje jakby na żywo, albo jeszcze lepiej niż na żywo. Dados jakby spokojniejszy. Już znalazł sobie swoją ścieżkę na polu startowym. Czeka. Puścił sprzęgło, pochylił motocykl, żeby to sprzęgło nie rozgrzało się za mocno. Teraz dopiero Krzysztof Jabłoński podjechał do taśmy. Czy była to taka próba nerwów, czy też Krzysztof Jabłoński nie tyle chciał zdenerwować Roberta Dadosa, ile raczej uspokoić swoje własne nerwy. Czwarty tor, Krzysztof Jabłoński, żółty kask, niebieski kask Roberta Dadosa. I za chwilę wszystko będzie jasne. Ruszyli i Jabłoński równo z Dadosem. Dados w lepszej sytuacji, bo jest pomyślnej. Ale Jabłoński wyjeżdża szeroko, nabiera większej prędkości. Nie, Dados jest bardzo szybki. Jabłoński atakuje, nie rezygnuje. Powinien teraz zjechać do krawężnika. Tak, ciasno, ale Dados jest nadal w przodzie. Dados o 3 metry przed Jabłońskim. Jabłoński znowu atakuje. Jest bliżej. Nie, to ciągle ta sama odległość. 4-5 metrów. Robert Dados czy Jabłoński? Dobrze pojechał teraz Jabłoński. Aj, jakby nie wytrzymał tego napięcia. Zwolnił nieco, ale nie rezygnuje. Nadal Jabłoński za Dadosem. Dados o 5-7, może 8 metrów przed Krzysztofem Jabłońskim. To już jest odległość, która nie pozwoli na skuteczny atak. Już chyba jakby zrezygnowany Krzysztof Jabłoński. Tak, zwłaszcza teraz to widać. Robert Dados pięknie prowadzi motocykl o metr, o półtora od krawężnika i jedzie po złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów w Pile w 98 roku. Wspaniały występ Roberta Dadosa. Jest na mecie! Robert Dados! Wspaniale! Po dodatkowym barażowym wyścigu z Krzysztofem Jabłońskim Robert Dados zdobywcą złotego medalu Mistrzostw Świata Juniorów w Pile. To Robert Dados będzie reprezentował Polskę w przyszłorocznym cyklu imprez Grand Prix, które zmierzają do wytypowania Mistrza Świata, najlepszego żużlowca globu. Brawa także należą się Krzysztofowi Jabłońskiemu. Obaj stracili w czasie 20 biegów tej imprezy tylko po jednym punkcie. Tylko raz przegrali. I Dados, i Jabłoński. No ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Mówiliśmy przed startem do tego wyścigu, że jego miejsce na starcie właśnie faworyzuje Roberta Dadosa. Wspominaliśmy także, że jeśli Jabłoński wystartuje po prostu atomowo, jak z katapulty, to może być pierwszy w pierwszym łuku, a potem wszystko mogło się potoczyć zupełnie inaczej. Ale proszę popatrzeć, piękny widok. Jedni kibice pobiegli do Roberta Dadosa, inni do Krzysztofa Jabłońskiego i podrzucają ich w górę. Fetują zwycięstwo Roberta Dadosa. Fetują także znakomitą postawę Krzysztofa Jabłońskiego. Piękne obrazki, których chcielibyśmy wiele jeszcze oglądać, no ale niepokoi mnie trochę zbyt duża liczba kibiców, którzy wbiegli na tor. Może to spowodować krótkie opóźnienie samej ceremonii wręczenia medali. Walczył przez dwa okrążenia, walczył Krzysztof Jabłoński z Robertem Dadosem. Potem widać było, że już zrezygnował, prawda? Tak, rzeczywiście. No, Robert jakby uskrzydlony. Niesamowicie szybki motocykl, co było widać. Wydawało się, że...